artysta, który będzie prezentowany na ekranie przy galerii, śmiało możemy powiedzieć, że maluje obrazy, te filmowe. Możemy tak powiedzieć. Jim Jarmusch, który jest bohaterem tegorocznego kina na Placu Teatralnym, jest przede wszystkim reżyserem i przede wszystkim wychodzi z tej historii kina, takich kina też europejskiego. Jest to kino niezależne, amerykańskie, ale też właśnie z takim europejskim gdzieś backgroundem. Jest to kino bardziej artystyczne niż rozrywkowe. To zatem jaki będzie pomysł na tegoroczne wakacje? Właśnie z Jarmuszem przy GSW. To jest już kolejna edycja kina na Placu Teatralnym. W tym roku, w związku z tym, że pokazujemy filmy Jima Jarmusza, nosi podtytuł Nieustające wakacje, bo to był właśnie debiutancki film z 80 roku Jima Jarmusza. Pokażemy go również w sierpniu. Natomiast pomysł był też taki, żeby się trochę wyróżnić, żeby zaproponować Opolanom coś, co będzie inne niż w kinach, coś, co będzie taką trochę lekcją historii kina, ale też myślę, że sens sentymentem wrócą do tego moi rówieśnicy, czyli osoby, które w latach 90. w kinach te filmy Jarmusza oglądały. Więc zapraszamy młodych, zapraszamy trochę starszych. Mam nadzieję, że to będzie też taka okazja, żeby zobaczyć to kino amerykańskie niezależne już z taką troszkę większą może świadomością, czym jest i jak w ogóle ta historia się układała. Jim Jarmusch jest też muzykiem, więc na koniec mamy taką wielką niespodziankę. To jest pokaz filmów Ben Reya, krótkich metraży z filmów z lat 20, do którego muzykę robił Jim Jarmusch wraz z zespołem Squirrel, swoim zespołem. Więc myślę, że tutaj poznamy różne wcielenia Jima Jarmusza. Oczywiście naszym partnerem przy tym filmie są Stowarzyszenie Opolskie Lamy, więc robimy to wspólnie. Co poniedziałek o godzinie 21 w lipcu, o 20:30 w sierpniu będziemy tutaj na Państwa czekać na Placu Teatralnym, albo jak będzie piękna pogoda, to oczywiście na tym placu za galerią. Kiedy pogoda będzie trochę gorsza, nie odwołujemy, spotykamy się przed samą galerią, na spoczniku, pod dachem, więc te filmy będą się toczyć bez względu na to, jaka aura nas spotka.